cieszę się, że 20 odsłona przed nami, mała przerwa była, ale przede wszystkim chciałem pogratulować naszym wspaniałym artystom, też rodzicom tego, że wykazujecie Państwo tyle dalekowzroczności, ale przede wszystkim samozaparcie, bo ja wiem, jak to na co dzień wygląda. Naprawdę cieszę się, że te dwa dni wypełniamy treścią. To jest dowód i efekt ciężkiej pracy również naszych instruktorów, którym chciałem serdecznie pogratulować. Już po raz 20 zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców, młodzież, dzieci z terenu miasta i gminy Serock, aby pokazały swoje talenty, swoje dobre strony na naszej serockiej scenie. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nie skończy się ten pan nadziei. Zgrażą się w nas i zgaśnie w nas, jak niepotrzebna łza. W sobotę mieliśmy niezwykłą przyjemność podziwiać naszych wokalistów oraz grupy taneczne. Jeszcze raz brawa dla wszystkich występujących. Niedziela natomiast przypadła naszym instrumentalistom. Wśród instrumentalistów nie zabrakło klarnetu, gitary, perkusji, jednak dominował fortepian. Jednym z najmłodszych uczestników naszego przeglądu jest Leoś, który gra na perkusji, który rozbudził nas drugiego dnia przeglądu, a ma tylko 5 lat. Posłuchajcie sami. We'll be right back.
laureatów naszej części estradowej będziemy mogli podziwiać 11 maja na Wojciechowym świętowaniu. Serdecznie zapraszamy. Jestem to!